Jeżdżą wolniej, bo zachowują większą kulturę na drodze i są bardziej odpowiedzialne. Tak wynika z opublikowanego przez Instytut Transportu Samochodowego raportu dotyczącego kierowania samochodami przez kobiety. W 2022 roku kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały nieco ponad 23% wypadków, zaś panowie ponad 72%. 6 lat temu kobiety były odpowiedzialne za co czwarty wypadek drogowy w Polsce, zaś obecnie powodują ich 3 razy mniej niż mężczyźni. Warto jednocześnie podkreślić, że nie tylko mężczyźni jeżdżą niebezpiecznie, ponieważ taki męski styl prowadzenia, który u jednych charakteryzuje się wysoką brawurą, podejmują także zwłaszcza młode kobiety. Badania potwierdzają, że dzięki wyższemu poziomowi estrogenu, który gwarantuje lepsze funkcjonowanie czołowych płatów mózgu, kobiety wypadają lepiej w testach pamięci przestrzennej, koncentracji, podzielności uwagi i znajomości przepisów. Sprawia to, że jeżdżą ostrożnie i częściej stosują się do kodeksu drogowego. Wynika pewno z innego kształtowania się kobiety wtedy, kiedy jest dziewczynką. Zupełnie inne akcesoria ją otaczają. Świat męski jest troszeczkę inny. To jest proca, to jest jakaś szabla, jakieś walki na podwórku, uczenie się, przepychania, wygrywania. U kobiet tego nie ma. One raczej robią to w bardziej delikatny sposób. Kobiety zachowują też większy spokój w sytuacji zdarzenia drogowego na drodze niż mężczyźni, którzy mają tendencję do działania pod wpływem impulsu i agresji oraz rzadziej siadają za kierownicę po alkoholu.